Azor. To był pies podwórkowy, bo ja wtedy byłam małą dziewczynką. Do dzisiejszego dnia gdzieś tam w mojej pamięci mam takie obrazy, że spałam z nim w budzie. Żeśmy razem, potem jak żeśmy chodzili na przykład na spacery, to Azor zawsze mi towarzyszył. No i też jeszcze pamiętam taki numer, takie zdarzenie, kiedy moja babcia, było bardzo gorąco i moja babcia przywiązała go, bo kiedyś jeszcze trzymało się niestety psy na uwięzi, przywiązała go do takiej starej czereśni. Ja oczywiście przyszłam do mojego Azora i mój Azor, nie wiem, był zdenerwowany, czy był upał, czy było mu za gorąco, zdenerwował się i ugryzł mnie, tak? Ale mimo to nasza przyjaźń nie skończyła się. Nie wiem, co się później z nim stało, bo wyprowadziłam się do innej miejscowości, a Azor pozostał z babcią. I jeszcze pamiętam też razem z Azorem moja koleżanka zza płotu, kiedyś przybłąkała się do nich taka sunia Mika. Rodzice tej koleżanki trzymali gdzieś tam tą sunię przywiązaną do drzewa w sadzie. Ja przychodziłam ją kąpać, tak? Kąpać, zajmowałam się, kradłam jedzenie z domu i któregoś razu postanowiłam tą sunię ukraść, tak? W nocy, znaczy wieczorem, bo w nocy raczej spałyśmy, wieczorem, kiedy było ciemno, zakradłam się do sadu, do koleżanki i wzięłam sobie tą Mikę. Oczywiście raban był później, dziadkowie, rodzice, koleżanki, moi rodzice strasznie się kłócili, a ja sobie powiedziałam, że ja tej Miki nie oddam, ona będzie moja i mieszkała ze mną w domu. No, Azor na pewno był zazdrosny. Potem okazało się, że Mika jest w ciąży, urodziła szczeniaczki. No i tak się złożyło, że miałam taki obowiązek i opiekowania się Miką, opiekowaniem się szczeniaczkami. Mika nie była przywiązana, ona chodziła luzem i kiedy chodziłam do szkoły, ona odprowadzała mnie, no powiedzmy tak, w połowie drogi do szkoły i kiedy wracałam z lekcji, ona miała jakiś taki wewnętrzny zegar i ona zawsze czekała na mnie na drodze, tak wzruszyłam się bardzo, bo to jest takie naprawdę... Czekała na mnie na drodze i razem wracałyśmy do domu. To było naprawdę, to do dzisiaj pamiętam. Tych psów miałam dużo, bo byłam taką psią mamą moich własnych. Przyprowadzałam do domu również inne takie poranione psy, później już jako taka nastolatka, dorosła dziewczyna. Opiekowałam się tymi psami, znajdowałam domy, ale każdy z tych moich psów, które miałam, mam tutaj w swoim sercu i nigdy o nich nie zapomnę. Dasza, to jest też kolejna historia. Ostatnim moim psem, takim moim, właśnie może nie moim, tylko mojego syna, on od zawsze chciał też mieć psa, ale ponieważ długo dorastałam do decyzji takiej, bo wiadomo, jak dziecku kupuje się psa, to dzieci z reguły później obowiązki opieki nad psem przenoszą na rodziców, a ja nie miałam czasu za bardzo, żebym ja w tym momencie miała tego psa. W końcu dojrzałam do tego, że dobra, kupię psa. No i pojawiła się sznaucerka. Ta sznaucerka średnia żyła z nami 20 lat. No nie będę tutaj wnikać, bo to miał być temat o Daszy. Żyła ze mną 20 lat. No i później nadszedł moment, kiedy sunia odeszła, tak? Ja się z nią bardzo związałam i tak naprawdę wytrzymałam bez niej 2 tygodnie, bo ja nie wyobrażam sobie w domu, żeby nie było psa. Pies to jest po prostu moje życie, moja radość. Pies mobilizuje mnie w ogóle do tego, żeby cokolwiek robić. No i tak trafiła się Dasza. Zajeździłam na wystawy i akurat padło na czarnego teriera, ponieważ czarne teriery może budową, podobne są do sznaucerów, a nie chciałam mieć drugiego sznaucera, żeby nie porównywać tych psów, więc padło na czarnego teriera. Oczywiście każdy hodowca chwalił tą rasę, ale żaden z nich nie mówił o chorobach, na które te psy są narażone i które te psy w sobie noszą. Wiedziałam bardzo dużo na temat hodowców, jakie oni praktyki stosują w hodowli i chciałam, może to był mój błąd, tak? Chciałam uniknąć jakichś ewentualnych chorób. Znalazłam młodą hodowlę pod Gdańskiem,
Niemniej to, że to była młoda hodowla, to dla mnie nie miało żadnego znaczenia, ponieważ rodzice obu psów, czy rodzice i dziadkowie obu psów, to byli wybitni tam czempioni, zdobywcy wielu nagród, a więc uważam, że ich pochodzenie mogło świadczyć o tym, że to jest dobry miód. Przywiozłam do domu i było wszystko dobrze. Byłam u weterynarza i weterynarz powiedział mi, że do 20 tygodnia należy zbadać psa pod względem dysplazji stawów. Zgłosiłam się do lecznicy w wieku 18 tygodni. Weterynarz sprawdził stawy psa. No i już na podstawie tylko manualnego badania stwierdził, że pies ma dysplazję. Do 20 tygodnia życia należało przeprowadzić operację, która by przyczyniła się do tego, że pies bardzo szybko nie okulałby. Powiadomiłam o tym hodowcę. Hodowca może się przejął, tak, bo dzwonił do, tutaj ujawnię nazwisko, do doktora Siembiedy, bo ja również wysłałam zdjęcie celem potwierdzenia tej diagnozy, bo chciałam mieć pewność, że to jest naprawdę i na pewno diagnoza. Doktor Siembieda potwierdził to, ci hodowcy też dostali potwierdzenie tego, że faktycznie jest to dysplazja. Oni mnie pocieszali, że u takiego młodego psa kościec jest niewykształcony, że to wszystko minie. No ja za bardzo laikom nie wierzyłam w tej kwestii i postanowiłam jeszcze skorzystać z opinii doktora Janickiego, wybitnego ortopedy zajmującego się leczeniem dysplazji w Warszawie. Wysłałam do niego zdjęcia. Doktor również potwierdził dysplazję obustronną i wypowiedział się, i doktor Siembieda, i doktor Janicki wypowiedział się, że ich zdaniem operacja nie byłaby konieczna. W związku z czym tutaj powiadomiłam weterynarzy, że nie będę korzystała z tej operacji, my sobie poradzimy same. I od tego momentu, czyli w wieku 20 tygodni, postanowiłam, ponieważ ja jestem też fizjoterapeutą i wiem, że na przykład nalażanie poprzez intensywne ćwiczenie, intensywny bieg może przyspieszać zwyrodnienie stawów i doprowadzić do szybszej degeneracji kości i stawów, postanowiłam, że ograniczę mój suni ruch, kupiłam długą linkę i odtąd nasze spacery do dzisiejszego dnia odbywają się niestety na długiej lince, co nie znaczy, że mój spacer ogranicza się tylko do wyjścia na trawnik i wrócenia do domu, ale ja codziennie, dzień w dzień chodzę z nią po 10-12 km. Tak, czasami jest to jednorazowy spacer, czasami rozkładam go na dwa razy. No i cóż, dysplazję mamy z głowy, tak? No, ale to nie był koniec naszych problemów, niestety. Moja sunia, ja już nie będę tutaj operowała czasem, bo opisałam naszą historię bardzo dokładnie na moim blogu, ale po jakimś czasie, nie wiem, chyba w wieku 6 miesięcy, zaczęły się problemy ze stanem zapalnym uszu, tak? Ja jeszcze nie wiedziałam, mimo że zajmowałam się zdrowym żywieniem w stosunku do siebie, w stosunku do pacjentów, z którymi pracowałam, nie miałam pojęcia, a przecież pies to jest również żywy organizm, że na przykład zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia można również odnieść do psa. Zaczęły się problemy z uszami, chodziłam tutaj do naszej lecznicy i okazało się, że pies owszem ma zapalenie uszu, weterynarz zalecił, dostawała kropelki, to było leczenie objawowe, potem doszło do tego, że ponieważ to się, te zastany zapalne się powtarzały, w związku z czym weterynarz zalecił badanie w kierunku alergii, tak? Zrobiliśmy testy, no i okazało się, że moja suczka jest atopikiem, jest uczulona na roztocza, pyłki traw, w ogóle wszystkiego, i grzyby, pleśni. I okazało się, że mój pies w zasadzie nie jest zdolny do życia, bo w domu jest kurz, na świeżym powietrzu są pyłki. No dobrze, powiadomiłam o tym opiekunów,
hodowców. Hodowcy dziwnym jakoś tak przestali w ogóle interesować się moją sprawą, więc kiedyś w internecie był taki portal czarnego teriera i zaczęłam udzielać się na tym portalu. Zaczęłam pisać posty, co bardzo nie podobało się hodowcom, bo to był portal tylko przeznaczony dla hodowców i dla opiekunów, którzy wychowują czy opiekują się czarnymi terierami. To bardzo się nie podobało, że ja zaczęłam pisać o chorobach, o dolegliwościach mojej suni, zaczęłam dociekać, dlaczego oni nie informują ludzi o chorobach. Przewertowałam cały internet, cały świat niemal, no i zaczęłam interesować się karmieniem surowym jedzeniem. Trzebałam wprowadzać to surowe jedzenie. No i na jakiś czas problem jak gdyby ustąpił, bo jeszcze w międzyczasie do tego zapalenia uszu pojawiły się biegunki, tak? Nawiązałam kontakt z ludźmi z południa Polski, nie będę tutaj wymieniać ani nazwy hodowli, bo ona już w tej chwili nie istnieje, bo ci ludzie borykali się z takimi samymi problemami jak ja, więc zrezygnowali z hodowli. To starsi ludzie i oni mi podpowiedzieli, wiesz, zbadaj swojego psa w kierunku choroby genetycznej, która nazywa się hiperurikozuria. Jest to odpowiednik naszej dny moczanowej, a więc spożywanie potraw o dużej zawartości puryn, to jest taki rodzaj, pewien rodzaj białka, powoduje, że w moczu wytwarzają się kamienie i one są bardzo trudne do zdiagnozowania i zazwyczaj psy są leczone, to było kiedyś, tak, bo teraz nie wiem na jakim etapie, bo już minęło 6 lat, więc nie wiem na jakim etapie jest teraz medycyna weterynaryjna, że pies leczony jest, jak się pokaże właśnie, pojawiają się objawy hiperurikozurii, pies leczony jest na przykład z powodu zapalenia pęcherza i on umiera, tak, bo to jest błędna diagnoza. Ja wykonałam oczywiście takie badanie w Warszawie, w Labuklinie, no i niestety okazało się, że moja sunia ma tą hiperurikozurię. Tak, weterynarz, który wykonywał to badanie, powiedział mi, że moja sunia nigdy nie będzie mogła mieć dzieci, bo ma dwa geny uszkodzone, tak? Nie chciałam zajmować się jakąś taką hodowlą, ale to było dla mnie po prostu i nawet minęło 6 lat. Ja do dzisiejszego dnia nie mogę o tym mówić spokojnie, bo okazuje się, że według hodowców rodowód wcale nie świadczy o zdrowiu psa, tylko świadczy o jego urodzie i niczym więcej. I zostałam sama z sobą. Ludzie ci wypisywali o mnie takie rzeczy, zrobili ze mnie wariatkę. Nawet otrzymywałam takie e-maile, gdzie jedna z hodowczyń napisała, żeby wykończyć mnie, żeby po prostu, żebym przestała w ogóle istnieć w sieci, bo ja jestem osobą nienormalną. Ludzie, którzy hodowcy, tak, czyli hodowcy ojca i ojca, bo ci ze strony matki, i za to im jestem bardzo wdzięczna, w ogóle nie dyskutowali w tej sprawie, natomiast ci ze strony ojca wypisywali o mnie takie brednie, że słuchajcie, ja po prostu znam, jestem przyzwyczajona do różnego traktowania, ale to, czego ja doświadczyłam od hodowców, tego po prostu ja nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć. Weterynarze u nas, nasi, stwierdzili, że moja suczka nie pożyje dłużej niż 3 lata. Ja się nie pogodziłam z tym. Zaczęłam szukać i znowu zaczęłam szukać w świecie, zaczęłam szukać po portalach. Zresztą wszyscy ci, którzy mają chore psy, wiedzą, o czym mówię. Zaczynamy szukać różnych kontaktów. I wreszcie trafiłam na wspaniałego weterynarza, który mieszka niedaleko ode mnie, oczywiście w innym mieście. On zajmuje się leczeniem naturalnym i to było to, o czym ja zawsze marzyłam, czym się zajmowałam. I chciałam powiedzieć, że właśnie dzięki jego wiedzy, mojej pracy, moja sunia żyje. W tym roku skończyła już 6,5 roku. Jak na swoje choroby i swoje dolegliwości ma się dobrze. Prowadzona terapia mojej suczki
zmusiła mnie do tego, że ja zaczęłam się interesować, co ja jeszcze mogę zrobić, żeby temu psu maksymalnie pomóc. Posiadanie dużego psa, tak chorego psa, to się wiąże się z tym, że to są olbrzymie wydatki. To po prostu je odłóżmy, bo to jest w tej chwili nieistotne. W poszukiwaniu właśnie wiedzy trafiłam do takiej szkoły w Stanach, która oni przedstawiłam swoją sprawę i też jeszcze muszę nawiązać do tego, bo to jest jak gdyby taki, zaczął się jakiś taki łańcuch ludzi dobrej woli, którzy znali moją historię i spotkałam taką lektorkę, która pomogła mi, znaczy ta szkoła umożliwiła mi ukończenie żywienia naturalnego psów i ponieważ ja nie znam języka angielskiego, ta kobieta, ta lektorka właśnie języka angielskiego zaproponowała mi swoją pomoc, tak? I ona tłumaczyła mi materiały, moje odpowiedzi, to co ja pisałam i wysyłałyśmy do szkoły i oni pozwolili mi ukończyć, tak? Takie szkolenie. Ja nie wiedziałam skąd mam brać swoje finanse, tak? Nie jestem osobą, która będzie gdzieś ogłaszała się na jakichś forach. Teraz bardzo modne jest na przykład ogłaszanie się na Facebooku, że prosimy o pomoc jakiegoś tam psa chorego. Czy ja postanowiłam nie korzystać z tej formy, bo stwierdziłam, że jeżeli mam jakąś taką wiedzę, mogę się z tą wiedzą dzielić z innymi opiekunami, z ludźmi, którzy tak samo jak ja cierpią i którzy tak samo jak ja potrzebują pomocy. I miałam nadzieję, że ta moja wiedza z czasem przekształci się w jakiś zasób finansów, które pomogą mi żyć, mnie żyć i utrzymać w zdrowiu moją suczkę. Blog, który prowadzę, poświęcony jest przede wszystkim zdrowiu psa, czyli profilaktyce. Ja od razu zaznaczam i każdemu opiekunowi, który się do mnie zwróci o pomoc, że ja nie jestem weterynarzem i nie zajmuję się jak gdyby leczeniem psów. To chciałabym wyjaśnić. Leczeniem zajmują się weterynarze. Mój blog, ja jestem po to, aby nauczyć opiekunów, jak dbać o psa, aby pozostawał długo w zdrowiu. I tam właśnie na blogu każdy opiekun znajdzie sposoby, zalecenia, jak postępować krok po kroku w poszczególnych chorobach. No ale teraz też każdy znajdzie tam również opis chorób, z którymi najczęściej borykamy się, my borykamy się z problemami i dlatego też po każdym opisie daję sobie również zalecenia co do diety i również w niektórych przypadkach jakie zastosować zioła, jakie zastosować leki homeopatyczne. No i tak właśnie żyjemy sobie szczęśliwie, w miarę spokojnie. Ja nie powiem, że moja suczka jest okazem idealnego zdrowia, bo gdybym ja nie stosowała cały czas profilaktyki, gdybym cały czas nie uważała, że mam jej podać to czy tamto, to ja nie wiem, jakby się to skończyło. To jest pies obciążony takimi chorobami, wymaga nieustannej pomocy. To komuś może się tylko wydawać, czasami jak idę ulicą, mówią o jaki piękny pies. Ci ludzie, którzy podziwiają tego psa, nie wiedzą, co ja przeżywam, patrząc na tego psa i co ja przeżywam i co przeżyłam, żeby utrzymać tego psa przy życiu. I wydaje mi się, że to